Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek. Nie bój się. Przeczytamy Księgę Aggeusza, drugi rozdział, od wiersza pierwszego do piątego. W siódmym miesiącu, 21 dnia miesiąca, doszło proroka Aggeusza słowo Pana tej treści. Mów do Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jak nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. W księdze Aggeusza, drugi rozdział, 1-5, przedstawia rozwój wielkiego ożywienia duchowego wśród ludu Bożego. Około miesiąca po rozpoczęciu odbudowy świątyni Pan przekazał przez Aggeusza słowo wsparcie dla reszty, która postanowiła, pomimo braku środków, odbudować dom wiekuistego zgodnie ze wskazówkami proroka. Aggeusz zapytał starszyzny, jak obecny stan świątyni ma się do jej wyglądu sprzed wygnania. Najwyraźniej stan aktualny był jedynie skromnym wspomnieniem poprzedniej chwały. Ludzie mogli popaść w zniechęcenie, gdyż nie mieli szans na odtworzenie wspaniałości świątyni Salomona, która niegdyś stała na górze Moria. Prorok zachęcał wiernych do pracy, zapewniał, że Duch Boży jest z nim. Wezwał wszystkich członków wspólnoty ostatków, by byli silni, pracowali wytrwanie, gdyż Wszechmogący jest wśród nich. Słowa Aggeusza skierowane do przywódców: bądźcie silni, nie bójcie się, brzmią podobnie jak słowa Pana wypowiedziane po śmierci Mojżesza do Jozuego. Im mniejsze są zasoby Izraela, tym większa potrzeba wiary w Boga. Prorok oświadczył, że ostatecznie Pan obdarzy tę świątynię większą chwałą niż ta, która miała wcześniejsza budowla. Stało się to rzeczywiście, gdy do świątyni przybył ten, który jest większy niż sama świątynia. Obecność Ducha Świętego była potwierdzeniem ciągłości panowania Boga w Izraelu. Duch Pański, który prowadził Mojżesza i starszyznę Izraela oraz posyłał proroków z natchnionymi przesłaniami, był teraz wśród ludu ostatków. Pobożna odpowiedź przywódców i ludu świadczy o duchowej zmianie, jaka w nich zaszła. Duch Święty był nie tylko obecny, ale także odnawiał ich i prowadził bliżej do Boga. Ponadto obecność Ducha Świętego gwarantowała obfitość błogosławieństw. Prorok zachęcał członków wspólnoty Izraela do działania zgodnie z Bożymi obietnicami aż do spełnienia. Aggeusz służył słowem Bożym ludowi, który dobrze znał smak życia i smak rozczarowania towarzyszący niespełnionym nadziejom. Zwracał ich myśli ku wiekuistemu, który jest wierny, który oczekuje, że w tej nowej wspólnocie będą odpowiedzialni obywatele jego królestwa, wytrwali w czynieniu dobra i dzięki temu znajdujący prawdziwe znaczenie i cel swojego życia. Pewien 35-letni mężczyzna, który porzucił wiarę w Boga, pozostawił 1900-stronicowy list pożegnalny, zanim odebrał sobie życie. W liście tym napisał m.in. każde słowo, każda myśl, każde uczucie natrafiają ostatecznie na zasadniczy problem.
brak sensu życia. Dlatego nie tylko nasza wiara w Chrystusa, ale także gotowość posłuszeństwa wobec Niego nadają sens naszemu życiu. Dziękuję.